Dzień dobry. Witamy wszystkich na obchodach odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. 11 listopada to wielka data. Symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Dziś oddajemy szacunek symbolu narodowemu. Oddajemy go wszystkim Polakom, którzy walczyli o to, abyśmy teraz mogli żyć w wolnej Polsce. Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, Ojczyznę kochaną, w Troje rozartą i w Lądu krwi spłukaną. Czym jest wolność, gdy ten, kto ją stracił, ten, kto przeżył niewolę i widział śmierć braci? Bohater narodowy Polski walczy o wolność, a że wolność krzyżami się mierzy, pozostawił po sobie wiele mowy. Dziś we dnie odwiedził mnie anioł polskiej broni i płakał pomiędzy mroku skrzydłami srebrnymi. Jakby chciał powiedzieć, umierasz powoli, samotny, daleko od rodzinnej ziemi. Daleko? Co ty mówisz? Nie wszystkie zapachy ogrodów i pól naszych codziennie są wiatry. We mnie jest wszystko. Mazowieckie piachy i jeziora litewskie. Moja ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna to mój dom. Zapragnąłem wyczytać w zodiaku swoje losy i dolę żywota, ale nigdy nie otrzymał znaku, czy se spełni dni moich tęsknota. Po minionych złych deszczach i burzy powracają złe burze i deszcze. Ale ciągle nadzieja mi wróży, że to, na co czekam, przyjdzie mi jeszcze. Polska kochana, dziś święto Twoje, z dumą za moich przodków tu stoję. W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności, w hołdzie poczucia ludzkiej godności.